kojarzysz muzykę mizdrzącą się z drzewa? Chodź, tu kwiaty pachną jak ludy, a ja ci zaśpiewam. Choć słów mało tak, by wszystko wyśpiewać. Choćby nocę zdyszana od gwiazd. Nie idźmy tak szybko. Przystańmy na chwilę. Czy widzisz harcerska mogiła? Uczcimy ją chwilą. Uczcimy ją kwiatem. O szlakach tych wojna chodziła. A ja już zaśpiewam. Zaśpiewam ogień. Gdy ogień i ołów układały tu chłopców do siebie. Harcerskich ćwiczeń. Wierzę, że prawo harcerskie
i złożone przyrzeczenie harcerskie będzie wam myślą przewodnią. Wierzę, że godnie będzie się kontynuować polskie tradycje skautowskiej służby, w której poprzednicy wasi żadnego trudu ani życia nawet nie szczędzili. Postawa wasza ma być godna harcerskiego imienia. Stajemy do walki! Czuwajcie! Czuwaj! Thank you.
było znaleźć miejsce bitewne kampanii wrześniowej, gdzie zabrakłoby harcerzy. Harcerki prowadziły szpitale. Harcerzy byli łącznikami, zwiadowcami. Walczyli w jednym szeregu z żołnierzami. Thank you.
Florian Marciniak czy Stanisław Bruniewski-Orsza to naczelnicy szarych szeregów, których postawa i przykład budzą od ponad pół wieku podziw nie tylko wśród harcerzy. Wychowankowie skupieni wówczas w ulach, chorągwiach, rojach, chówcach, rodzinach, czyli drużynach, pszczołach, zastępach, podzieleni byli na trzy grupy. Pierwsza grupa to Zawisza. Skupiała dzieci w wieku 12-14 lat. Druga grupa to bojowe szkoły. Ich członkowie mieli po 15-17 lat. Trzecia grupa to grupy szturmowe. Należała do nich młodzież powyżej 17 roku życia. Wszystkie trzy grupy realizowały odmienne programy prac, dostosowane do wieku uczestników, ale ukształtowane według jednolitej koncepcji. Były to programy dziś, jutro, pojutrze. Dziś to działanie w konspiracji dla młodszych, to poznawanie harcerskiego życia i zdobywanie sprawności harcerskich. Dla starszych to szkolenia wojskowe i różnego typu akcje sabotażowe i dywersyjne skierowane przeciw Niemcom. Jutro to przygotowanie do powstania, w którym młodzi pełnili służbę pomocniczą. Na przykład przenosili pocztę, pełnili funkcję łączników, a starsi walczyli z bronią w ręku i ginęli. Na barykadach Warszawo krwawiłaś w codziennych bojach. Dziś gruzy są twoją sławą, w tych zgliszczach jest wielkość twoja. Bo serca nasze odważne, nie można ich uciemiężyć. Śmierć? Nieważne. Życie? Nieważne. Ważne? Zwyciężyć! Warszawo ma.
pokojowej pracy w wyzwolonej Polsce, realizowane głównie poprzez kontynuację nauki szkolnej, studenckiej na tajnych kompletach, samokształcenie, organizowanie różnych form współżycia z kulturą, zdobywanie stopni harcerskich, wprowadzenie kadry do przygotowania harcerstwa w powojennym kraju. Harcerzy szarych szeregów charakteryzowało nastawienie na służbę narodowi. Wyrażało się to w podejmowaniu zadań, nieraz bardzo trudnych i niewdzięcznych. Wyrażało się w samej nazwie Szare Szeregi, która podkreślała, że nie oczekują oni ani rozgłosu, ani zaszczytów.
Całość powstań! Baczność do hymnu państwowego! Żołnierze, koledzy, harcerki, harcerze z szarych szeregów parasola! Wzywam was! Stańcie do apelu! Harcmistrz Tadeusz Zawadzki, pseudonim Zośka, stań do apelu! Odszedł na wieczną wagę! Harcmistrz Jan Bytnar, pseudonim Rudy, stań do apelu! Odszedł na wieczną wagę! Podharcmistrz Aleksy Dawidowski, pseudonim Alej, stań do apelu! Odszedł na wieczną wagę! Podchorąży Krzysztof Kamil Baczyński, pseudonim Zieleńczyk, stań do apelu! Odszedł na wieczną wagę! Kapral Wojtek Zbożny, lat 12, pseudonim Warszawiak, szeregowiec Tomek Zieliński, pseudonim Hochlik, szeregowy Adam Starski, pseudonim Hades, kapral Wacław Bóg, pseudonim Piorun, łączniczka Krystyna Krachelska, pseudonim Danuta, sanitariuszka Barbara Drabczyńska. Odeszli na wieczną wagę! Po apelu spocznij! Gdzie śpieleją
bardziej żałośnie. Nie odwiedzi nikt mogiły. Świateł nie zapali. Odpłynęli. Popłynęli w niepamiętnej dali. Ci, co swoje życie za ojczyznę dali. Zmówmy za nich dzisiaj wiecznych spoczywanie. Pamięć o tych bezimiennych sercach niech zostanie. Żałobne chylimy sztandary, zielenią zrobimy wasz grób. Druhowie, co w szarych szeregach czuwacie wśród dróg. Wiatr szumi w gałęziach jesiennych, ostatni liść rzuca do stóp. Na baczność przed wami stajemy, cześć druhom poległym wśród pól. Żałobne chylimy sztandary, poległym na progach swych chat, co życia młodego ofiarą na apel stanęli bez skarg. Wiatr szumi w gałęziach jesiennych, ostatni liść rzuca do stóp. Na baczność przed tymi stajemy, co w gruzach znaleźli swój grób. Jak Polska szeroka i długa, poległym składamy dziś hołd, co w wichrach dziejowych i burzach fundamenty nam kładli pod dom. Wiatr szumi w gałęziach jesiennych, nad Wisłą, nad Odrą od tat. Na baczność przed wami stajemy. Cześć braciom poległym za kraj! Będzie w szli.
Witamy serdecznie wszystkich gości przybyłych na uroczystość nadania imienia Szarych Szeregów Gimnazjum Gminy Oleśnica i wręczenia sztandaru. Powitajmy gości brawami. Dzień 27 września 2013 roku zapisze się w historii naszej szkoły jako jeden z najważniejszych. Właśnie dzisiaj nastąpi oficjalne nadanie szkole imienia Szarych Szeregów. Dlatego też jest nam niezmiernie miło, że w tej historycznej uroczystości biorą udział poczty sztandarowe szkół sąsiadujących. Gimnazjum nr 1 imienia Książąt Oleśnickich w Oleśnicy. Gimnazjum nr 2 imienia Armii Krajowej w Oleśnicy. Gimnazjum nr 3 imienia Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy. Proszę wszystkich o powstanie. Baczność! Poczty sztandarowe wprowadzić! Do hymnu państwowego. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablon odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączyć się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączyć się z narodem. Po hymnie. O zabranie głosu proszę dyrektora szkoły, panią Annę Klimkowską. Witam państwa wszystkich bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że jesteście państwo dzisiaj w tak ważnym dla nas dniu z nami. Pragnę bardzo serdecznie powitać szanownych gości. Panią Danutę Leśniewską, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Pana Piotra Kwaśnego, sekretarza Urzędu Kuratorskiego. Pana Marcina Kasynę. Pana Jana Brońsia, burmistrza Oleśnicy. Pana Sławomira Kapicę, burmistrza miasta i gminy Sycyk. Pana Władysława Kobiałkę, burmistrza miasta i gminy Białka. Pana Tadeusza Ziółkowskiego, wójta gminy Dziadowa Kłoda. Panią Annę Kutek, przedstawicielkę gminy Długołęka. Bardzo serdecznie witam księży proboszczów, księdza infłata Władysława Ozinka, księdza Władysława Ozinka, księdza Władysława i proboszcza Andrzeja Wyskiego. Witam serdecznie pana Jacka Noworyckiego, komendanta powiatowej Straży Pożarnej w Oleśnicy. Witam pana Karola Sojko, komendanta powiatowej w Oleśnicy. Witam panią Agatę Szpiłek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu. I bardzo serdecznie witam w zastępstwie pana komendanta Główca Druchny. Pana Aleksandra Dechowskiego, dyrektora Wałbrzyskiego. Pana Krzysztofa Wala-Wejdera, prezesa Polgus PKS Wrocław. Witam radnych Rady Gminy Oleśnica z panem Jacentem Kaweckim, przewodniczącym Rady. Witam kierowników jednostek Urzędu Gminy Oleśnica. Moje koleżanki i kolegów dyrektorów szkół Gminy Oleśnica.
dziękuję, że są z nami panie dyrektorki gimnazjów miasta Oleśnica wraz z pocztami. Bardzo serdecznie witam wszystkich zaproszonych gości, fundatorów sztandaru, rodziców, uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, naszych przyjaciół. Serdecznie witam także media. Po występie artystycznym myślę, że niewiele zostaje mi do dodania. Chciałabym powiedzieć, że ten dzień jest rzeczywiście dniem bardzo ważnym. Jest to jedyny dzień i niepowtarzalny. Już drugiego takiego w historii szkoły nie będzie. Myślę, że noszenie imienia Szarych Szeregów to bardzo zaszczytne, imię. Mam nadzieję, że sprostamy temu. Wartości, jakimi kierowali się w życiu członkowie Szarych Szeregów, są szlachetne i ponadczasowe. Tradycja szaroszeregowa, wierność braterstwu i służbie wzbudza szacunek dla harcerzy Polski walczącej. Dla młodych ludzi będziemy robić wszystko, żeby przybliżyć naszym uczniom ideały Alka, Rudego i Zośki. Przybliżając im życie bohaterów Kamieni na Szaniec, chcemy, aby zrozumieli oni, na czym polega i jak wielkie w życiu ma znaczenie bezinteresowność, odpowiedzialność, odwaga, sprawiedliwość, zdyscyplinowanie, uczciwość i prawdomówność. Harcerze Szarych Szeregów, jak to już usłyszeliśmy, oddawali swoje życie dla wolnej Polski. Bez poklasku, nie czekając na ordery. Były to czasem dzieci, a oddawać potrafili swoje życie. My dzisiaj żyjemy w czasach nieco innych. Aż takie przed nami nie stoją obowiązki, ale w myśl działania zasad harcerskich dziś, jutro i pojutrze, to ich pojutrze, pojutrze Szarych Szeregów, to właśnie nasze dziś. Chcemy nauczyć naszych uczniów realizowania siebie w życiu, pracy nad sobą i postawy otwartości na potrzeby drugiego człowieka. Chcemy wskazywać, jak być patriotą we współczesnych czasach. Wartości, którymi kierowali się członkowie Szarych Szeregów, są uniwersalne i godne naśladowania. Uważamy, że noszenie przez szkołę imienia Szare Szeregi jest wielkim zaszczytem, ale i zobowiązaniem. Postaramy się godnie nosić to imię. Zarówno w życiu pojedynczych osób, jak i różnych społeczności bywają takie chwile, które na długo pozostają w sercach. Taka chwila staje się dziś naszym udziałem. Teraz nastąpił uroczysty moment nadania imienia naszej szkole. Proszę pana wójta Marcina Cassinę o odczytanie uchwały Rady Gminy Oleśnica o nadaniu gimnazjum gminy Oleśnica imienia Szarych Szeregów, a dyrektora szkoły i przedstawicieli samorządu uczniowskiego o odebranie aktu nadania imienia. Szanowni Państwo, zanim odczytam uchwałę Rady Gminy, chciałem powiedzieć, że jestem dumny z młodzieży naszego gimnazjum. Uchwała numer 34, łamane przez 233, łamane przez 13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie nadania imienia Gimnazjum Gminy Oleśnica w Oleśnicy. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawie o systemie oświaty oraz rozporządzeniu ministra edukacji narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, na wspólny wniosek organów reprezentujących społeczność gimnazjum gminy Oleśnica uchwala się, co następuje. Nadaje się gimnazjum gminy Oleśnica w Oleśnicy imię Szarych Szeregów. Bardzo serdecznie dziękuję jako Gimnazjum Gminy Oleśnica imieniem Szarych Szeregów.
Państwo, wyrazem szacunku i uznania dla honorowych gości są pamiątkowe gwoździe umieszczone na grzewcu sztandaru. Przejdźmy teraz do symbolicznego ich umocowania. Prosimy naszych znakomitych gości, honorowych patronów nadania imienia szkole. Proszę dolnośląskiego kuratora oświaty, panią Danutę Leśniewską, honorową matkę chrzestną naszego sztandaru. Pana Marcina Kasinę, wójta gminy Oleśnica, honorowego. Godnego księdza Zdzisława Paducha, proboszcza parafii Najświętszej Marii Panny Matki Miłosierdzia w Oleśnicy. Proszę pana Jacentego Kaweckiego, przewodniczącego Rady Gminy Oleśnica. Proszę pana Tadeusza Andreasika, przewodniczącego Komisji Kultury, Rekreacji, Sportu, Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Oleśnica. W imieniu Rady Rodziców aktu dokona pan Zbigniew Psuja. Przewodniczący Rady Rodziców na proszę państwa Adrianę i Włodzimierza Bartkowiaków. Proszę panią Monikę Michalak. Pałacyk Michlarzy dnia wola, bronią się chłopcy od parasola, choć na tygrysy mają wisy, to warszawiaki, fajne chłopaki są. Czuwaj wiarowi, tężaj słucha, proszę panią Ninę Adamczyk. Chłopaczek chce być radny, sanitariuszki, morowe panny. I gdy cię kula trafi jaka, poprosisz pannę, ja ci buziaka, hej! Proszę państwa Urszulę i Andrzeja Szymańskich. Linią dekowniki, intendentura, różne burzyki, gotują
pana Leszka Witkowskiego i panią Małgorzatę Lenart, dyrekcję Szkoły Podstawowej Wigoci Polskiej. Powstanie.
rodziców do przekazania, wystąp. Pani dyrektor, w imieniu rodziców przekazuję ten sztandar Gimnazjum Gminy Oleśnica jako symbol tradycji patriotycznych i szacunku dla człowieka. Hartu ducha, wartości, które stanowią fundament do wychowawczej nauki, pracy szkoły oraz wspólnych celów nauczycieli i rodziców. Wyrażam serdeczne podziękowanie za ten cenny dar. Jednocześnie pragnę zapewnić, że jest on symbolem wartości, które są i będą podstawą, fundamentem naszej pracy wychowawczej. Teraz nastąpi przekazanie sztandaru uczniom. Baczność! Poczet sztandarowy Gimnazjum Gminy Oleśnica imienia Szarych Szeregów do przyjęcia sztandaru. Wystąp! Drodzy uczniowie, przekazujemy sztandar w wasze ręce. Niech prowadzi was ku lepszej przyszłości. Niech zawsze będzie symbolem waszej godności i powinności uczniowskiej. Strzeżcie jego honoru. Uczniowie Gimnazjum Gminy Oleśnica imienia Szarych Szeregów, przyjmując ten sztandar, przyrzekamy otaczać go czcią i dbać o to, by właściwym postępowaniem i rzetelną nauką pracować na dobre imię szkoły, naszej gminy i naszej ojczyzny. Spocznij! Teraz odbędzie się prezentacja sztandaru. Do prezentacji sztandaru. Sztandar szkoły ma kształt kwadratu. Rewers jest w barwach narodowych, bieli i czerwieni, układających się w kształt krzyża harcerskiego. W centralnej części umieszczone zostało godło państwowe, otoczone złotym liściem laurowym. Na białym tle widnieje napis, który symbolizuje istotne dla społeczności uczniowskiej Gimnazjum Gminy Oleśnica wartości. Bóg, honor, ojczyzna, nauka. Awers jest w kolorze zielonym. Po prawej stronie umieszczony jest herb gminy Oleśnica. W środkowej części, na ceglanym murze, znajduje się harcerska lilijka, symbolem Polski walczącej. Całość otacza napis wyszyty złotymi nićmi. Gimnazjum gminy Oleśnica imienia Szarych Szeregów Oleśnicy oraz idea, hasło Szarych Szeregów, wierni braterstwu i służbie.
Sztandar ma wymiary 100 na 100 cm i obszyty jest złotymi frędzlami. Drzewiec o długości 235 cm zakończony jest okuciem z metalowym orłem. Wygląd sztandaru nawiązuje do tradycji szarych szeregów, młodych ludzi walczących o wolną Polskę. Pamiętając o jego wymowie, należy okazywać mu cześć. Po prezentacji sztandaru. Obecności szanownych gości i społeczności Gimnazjum Gminy Oleśnica, uczniowie gimnazjum złożą ślubowanie na otrzymany sztandar. Proszę o wystąpienie przedstawicieli uczniów do ślubowania. Tekst ślubowania przeczyta wicedyrektor Gimnazjum Gminy Oleśnica, pani Alicja Złośnik. My, uczniowie Gimnazjum Gminy Oleśnica imienia Szarych Szeregów, w obecności naszych rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości, naszej ojczyźnie Rzeczpospolitej Polskiej, patronowi i Tobie szkoło uroczyście ślubujemy uczciwą nauką i pracą służyć prawdzie, sprawiedliwości i pokojowi. Ślubujemy! Wyrabiać w sobie silną wolę i koleżeństwo, uczynność, odwagę i prawdomówność. Ślubujemy! Strzec honoru i dobrego imienia naszej szkoły. Ślubujemy! Z młodzieńczym zapałem i wiarą wytrwania pod tym sztandarem jednoczyć wysiłki dla dobra szkoły, gminy i ojczyzny. Ślubujemy! Po ślubowaniu. Delegacje klas, wstąp! Yeah.
te sztandarowe szkół wyprowadzić. O zabranie głosu naszych szanownych gości. Bardzo prosimy panią Danutę Leśniewską, dolnośląskiego kuratora oświaty, honorową matkę chrzestną naszego sztandaru. Panie wójcie, dyrektor, szanowni państwo, drodzy uczniowie, uczestniczyliśmy przed chwilą w niezwykle perfekcyjnej, ale i wzruszającej uroczystości. Dla mnie szczególnie wzruszającej, bowiem bycie matką chrzestną sztandaru szkoły imieniem Szarych Szeregów to jest niezwykły zaszczyt i honor. To także wielkie dla mnie zobowiązanie, bowiem muszę tak żyć, aby nie zawieść państwa zaufania, którym mnie obdarzyliście. To również ogromne zaufanie dla szkoły, dla młodzieży, dla nauczycieli, dla całej społeczności szkolnej. Jakoś musimy to razem udźwignąć. Z gimnazjum gminy Oleśnica miałam przyjemność przez wiele lat w ciągu tego 14-letniego okresu współpracować. Były rzeczywiście bardzo ważne wydarzenia w historii szkoły. Liczne przeprowadzki za każdym razem były powodem do uroczystości, szczególnie ta ostateczna, która pozwoliła szkole znaleźć się już w tym lokum, w którym w tej chwili się znajduje. Rozwój bazy, wyposażenia, orlik, hala sportowa, która lada moment będzie ukończona, to wszystko bardzo cenne dla szkoły, ale tak naprawdę, tak jak pani dyrektor powiedziała, taki moment jak dziś jest jedyny, niepowtarzalny. To jest tak, jakby w ciało tchnąć ducha. Każda szkoła od momentu, kiedy dostaje imię, dostaje sztandar, to już jest inna szkoła. To już jest tak, jakby ktoś czarno-biały obrazek pomalował pięknie i już wszyscy czegoś się spodziewamy po tej szkole. I po gimnazjum gminy Oleśnica spodziewamy się bardzo wiele. Bardzo to cieszy, że młodzież wybrała takiego wymagającego patrona. Wierzę, że młodzi Polacy z Szarych Szeregów są wam bliscy, no choćby przez to, że są waszymi, niejednokrotnie byli waszymi rówieśnikami. Myślę, że bardzo ważne, że wybraliście tego patrona przede wszystkim, aby o nich pamiętać, aby ocalić ich od zapomnienia, bowiem wielu z nich utraciło życie po to, abyśmy dziś mogli żyć w wolnej ojczyźnie. Wielu bezpośrednio w walkach, a wielu później, już po wyzwoleniu, stracili zdrowie i życie w więzieniach po wojnie. Także trzeba o nich pamiętać. Myślę, że nie tylko mnie, ale wielu tu osobom na sali podczas waszego występu zakręciła się łza w oku. Dziękuję za ten piękny występ. Jeszcze raz pokazaliście, jak wielu utalentowanych i zdolnych uczniów ma gimnazjum gminy Oleśnica. Ale myślę, że również jest bardzo ważne, jest to wyzwanie dla was i dla nauczycieli, aby te wartości przekuwać na obecny czas. Rozmawiać o tym, co to znaczy być patriotą dziś. Było tu bardzo wiele tych wartości wymienionych. One wszystkie są potrzebne w naszym codziennym życiu, które przynosi czasem wyzwania bardzo trudne. Nie oczekuje od nas oddania życia, choć czasem i tak. Ale nieraz jest trudno stanąć w obronie kolegi, obawiając się śmieszności. Czasem trudno przyznać się do czegoś, co myślimy, bojąc się śmieszności przed rówieśnikami. To jakby zupełnie inne kategorie, prawda? Ale
mając takiego patrona, to trzeba o tym stale pamiętać, że tam na szali położono własne życie. Myślę, że taką wartością, która właściwie leży u podłoża tego wszystkiego, jest to, aby pracować nad wyzbyciem się swego egoizmu. I na tym dopiero można budować. Gratulując przy tej okazji gimnazjum licznych osiągnięć i znacznego dorobku mimo krótkiego okresu funkcjonowania w porównaniu do innych szkół na mapie województwa, życzę, aby z tym nowym duchem już przyszły jeszcze lepsze osiągnięcia. Już czekam i życzę radości z oddania hali sportowej i życzę także, aby ta dzisiejsza uroczystość zapadła młodym ludziom w serce, aby pamiętali, że ślubowali na sztandar, że ślubowali wobec nas, aby to odświeżać jakoś i przypominać kolejnym rocznikom, kolejnym pokoleniom, żeby tak gimnazjum i cała gmina mogła być dumna z kolejnych szarych szeregów absolwentów gimnazjum gminy Oleśnica. Pani dyrektor, ja mam drobny upominek, jako matka chrzestna może zbyt skromny. Konto prywatne? Myślę, że książka jest zawsze dobrym prezentem dla szkoły. To jest taki atlas, w którym znajdziecie najpiękniejsze miejsca na świecie. Miejsca, które są dziełem natury, ale także dziełem ludzkich rąk. Niech ta książka i oglądanie jej rozbudza w was ciekawość świata, umiłowanie świata i umiłowanie ojczyzny, która też jest częścią tego świata. Dziękuję bardzo. Wójta gminy Oleśnica, honorowego ojca chrzestnego naszego sztandaru. Szare szeregi, harcerze, młodzi ludzie walczący w trakcie II wojny światowej, dla których ojczyzna była zawsze najważniejsza. Dzisiejsza młodzież i ich rówieśnicy nie zawsze podążają zgodnie z maksymą Bóg, honor, ojczyzna. Dlatego bardzo się cieszę i jestem dumny z tego, że to właśnie wy, uczniowie gimnazjum gminy Oleśnica, poprzez swoją naukę w szkole i postępowanie na co dzień, staracie się przestrzegać tych zasad. Bo jak może być inaczej, skoro sami wybraliście szare szeregi na patrona swojego gimnazjum. Była to bardzo długa i niełatwa droga. Dlatego z tego miejsca serdecznie dziękuję i gratuluję pani dyrektor Annie Klimkowskiej i pani dyrektor Alicji Złośnik. Dziękuję również wszystkim pozostałym ludziom dobrej woli, nauczycielom, rodzicom, fundatorom sztandaru, przede wszystkim młodzieży naszego gimnazjum za ich wkład i ciężką pracę przy realizacji tego przedsięwzięcia. Mam nadzieję, że pozostałe szkoły z terenu gminy Oleśnica pójdą waszym śladem. Na koniec życzę uczniom naszego gimnazjum, aby godnie i z sukcesami reprezentowali swoją szkołę. Łukasza Winkowskiego, komendanta chówca Związku Harcerstwa Polskiego w Oleśnicy. W
imieniu Drucha będą przedstawiciele. Gdy zakochasz się w szarej lilice i w świetlanym harcerskim krzyżu, kiedy oczni cię blask ognisk. Dzień dobry Państwu. Niestety sprzeczony osobisty król komendant nie mógł się osobiście stawić na tej uroczystości. Niemniej chciałabym w jego imieniu przeczytać list gratulacyjny. Jeżeli mam swoje życzenia przekazać młodym dni dzisiejszych, tym, którzy mnie rozumieją, to nade wszystko życzę, by coraz silni odczuwali smak dawania, a coraz słabiej smak brania. Dawania bliskim i dalekim, znanym i nieznanym, żyjącym i tym, którzy żyć będą kiedyś. W dawaniu rośnie prawdziwa radość życia. Aleksander Kamiński. Nam, harcerzom Szare Szeregi i ich historia są szczególnie bliskie. Członków Szarych Szeregów obowiązywały zasady zawarte w przedwojennym prawie i przy życzeniu harcerskim. Ślubuję na Twoje ręce pełnić służbę w Szarych Szeregach, tajemnic organizacyjnych dochować, do rozkazów służbowych się stosować, nie cofnąć się przed ofiarą życia. Dziś mamy zupełnie inne czasy. Oby pojutrze życie w wolnej Polsce, o którą walczyli harcerze. Zawsze jednak warto pamiętać o ideach, jakie wyznawali, wartościach, w jakie wierzyli, są dla nas inspiracją po dziś dzień. Nadanie szkole imienia oraz wręczenie sztandaru to ważne wydarzenie, które większe wysiłki organizatorów i dotychczasową pracę całej społeczności szkolnej. W imieniu Komendy Chówca gratuluję dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, uczniom i rodzicom i życzę kolejnych dobrze zapisanych kart historii szkoły. Z harcerskim pozdrowieniem czuwaj, harcmistrz Łukasz Bieńkowski, komendant Chówca ZHP w Oleśnicy. Dziękuję bardzo. Zostań wśród harcerzy i razem z nami w światło. Prosimy czcigodnego księdza Zdzisława Paducha, proboszcza parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Oleśnicy. Oleśnicy, świętym krzyżu, poznasz urok o świętokrzyskich, które powiedzą ci tak. Załóż mundur i przed nimi witaj. Co prawda nie jestem przygotowany do tego wystąpienia, jako że ustaliliśmy z panią dyrektor, że moja kwestia zakończy się w kościele, ale dlaczego nie przemówić w tak pięknym dniu, wobec tak dostojnego gremium, podczas tak wspaniałej uroczystości. To, o czym powiedziała pani kurator, uroczystość bardzo wzruszająca, broniąca łezkę w oku, ale jednocześnie uroczystość, która pozwala nam, nieco starszym, przypomnieć sobie lata, kiedy chodziliśmy do szkoły, kiedy przeżywaliśmy to, co przeżywają obecnie ci uczniowie, którzy tak wspaniale dzisiaj wystąpili jako aktorzy. Kiedyś powiedziałem, będąc w gimnazjum gminnym, składając na ręce chyba pani Małgorzaty, tak? Która przygotowała przy okazji gratulacje, że można ją porównać do reżysera Zanussiego. Dzisiaj to również potwierdzam. Rzeczywiście wspaniała inscenizacja. Wzruszające chwile mogliśmy przeżyć podczas tego jakże patriotycznego, można by powiedzieć także modlitewnego spotkania. Chrystus powiedział, że Kościół trwa nieskończenie. A ja dopowiem, że świat będzie trwał do momentu, kiedy będzie trwała szkoła. I to taka szkoła. Gratuluję. Gdy po latach będziesz wspominał stare dzieje. Proszę pana Piotra Kwaśnego, sekretarza powiatu. Co dorastać zaczyna, radę jedną dać. Załóż mundur i przypnij linijkę, czapkę na wasze. Został prosił o usprawiedliwienie swojej nieobecności. Za chwileczkę rozpoczynamy radę powiatu, ale pozwolę sobie odczytać list na tą uroczystą dzisiaj chwilę.
Szanowny pan Marcin Kasina, wójt gminy Oleśnica, szanowna pani Anna Klimkowska, dyrektor gimnazjum gminy Oleśnica, rada pedagogiczna, uczniowie gimnazjum gminy Oleśnica. Szanowni państwo, uroczystość nadania gimnazjum gminy Oleśnica imienia Szarych Szeregów jest ważnym wydarzeniem w życiu społeczności lokalnej. Stanowi ukoronowanie trudu i zaangażowania miejscowych władz oraz nauczycieli i rodziców. W tej wyjątkowej i podniosłej chwili chciałbym pogratulować wyboru patrona szkoły, bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego, Organizacji Związku Harcerstwa Polskiego Szare Szeregi. Dla młodego pokolenia to wspaniały wzorzec patriotyzmu, dla wszystkich zaś powód do dumy, ale i zobowiązanie do poszanowania tradycji i historii naszej ojczyzny. To także wyraz szacunku wobec trudów, jakimi młodzi ludzie okupili swoje przywiązanie do polskości. Właściwie poprzez swoją nieugiętą, patriotyczną postawę bohaterowie z Szarych Szeregów mogą być wzorem dla nas wszystkich. W tym szczególnym dniu chciałbym nauczycielom i pracownikom szkoły złożyć życzenia wszelkiej pomyślności, sukcesów w życiu zawodowym i osobistym, a uczniom bardzo dobrych wyników w nauce oraz trafnych wyborów życiowych związanych z dalszą edukacją. Łączę wyrazy szacunku starosta oleśnicki Zbigniew Potyrała. Proszę pana Jana Brońsia, burmistrza Oleśnicy. Września 1939. Trwają jeszcze ostatnie wystrzały kampanii wrześniowej, a tu kierownictwo harcerskie podejmuje decyzję o przejściu do podziemia i przyjęciu kryptonimu Szare Szeregi. Dzisiaj w 74. rocznicę tego wydarzenia świętujemy rzecz niezwykłą. Przyjęcie imienia Szarych Szeregów przez gminne gimnazjum, które pod tym sztandarem, pod tym patronem z pewnością będzie realizowało program edukacyjny, ale i wychowawczy. I myślę, że niezwykłe jest szczególnie to drugie, szczególnie w sytuacji, kiedy mieliśmy okazję i możliwość zaobserwować występ młodzieży, za które szczerze gratuluję. Doskonale, świetnie przygotowany i przeprowadzony program. Chciałem pogratulować władzom gminy Oleśnica z panem wójtem. Chciałem pogratulować dyrekcji tak świetnie przygotowanego i przeprowadzonego programu, ale przede wszystkim chciałem całej społeczności szkoły pogratulować wyboru patrona. Bo wspomniała już pani dyrektor, że pierwszy komendant, pan Florian Marciniak, który zresztą został zamordowany w niedalekim obozie Grozrozem, stworzył wizję. Wizję działania na dziś, jutro i pojutrze. Mieliśmy okazję i możliwość zaobserwowania tego pojutrze. Jak ten stworzony on dziś program jest wspaniale dziś realizowany. Gratuluję w imieniu własnym, w imieniu władz samorządowych Oleśnicy, w imieniu pani dyrektor Ośrodka Kultury i Sportu, życząc jednocześnie, aby wartości, o których tu dzisiaj mówiliśmy, były codziennością całej społeczności gminnego gimnazjum imienia Szarych Szeregów. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Gimnazjum gminy Oleśnica imienia Szarych Szeregów. Naród bez pamięci nie ma prawa do przyszłości ani do bytu teraźniejszego. Sztandar i imię to symbol historii i tradycji szkoły. Są znakiem łączącym tych, którzy opuszczają jej progi, a także obecnych i przyszłych uczniów.
Serdecznie gratulujemy pani dyrektor, gronu pedagogicznemu, rodzicom i uczniom z okazji nadania gimnazjum imienia Szarych Szeregów oraz otrzymania sztandaru. Życzymy, aby wzorując się na bohaterskich harcerzach, zawsze realizowali cele szkoły z chwałą dla małej i dużej ojczyzny. Dyrektor Zespołu Oświaty Samorządowej oraz dyrektorzy oleśnickich placówek oświatowych. A społeczności Gimnazjum nr 2 imienia Armii Krajowej zaprasza już Was do swojej rodziny. Szanowne grono pedagogiczne, społeczność uczniowska, rodzice. Z okazji nadania Waszemu gimnazjum imienia Szarych Szeregów i wręczenia sztandaru składam w imieniu Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Oleśnicy na ręce Pani Dyrektor słowa pełne uznania i szacunku dla wszystkich pracowników. Życzę uczniom i nauczycielom wielu sukcesów i osiągnięć, które zapiszą nowe piękne karty w Waszych kronikach. Życzę również pełnej realizacji planów i zamierzeń podejmowanych przedsięwzięć. Niech wybrany przez Was patron będzie dla Was wzorem i inspiruje Was do dalszego twórczego działania. Ręce gratulacje i wyrazy uznania. Wybór patrona szkoły ma zawsze wyjątkowe znaczenie. Stanowi punkt odniesienia w pracy z młodzieżą. Patron, którego Państwo wybrali, jest z jednej strony odwołaniem do historii i jej bolesnych momentów. Z drugiej zaś służy twórczej debacie o przyszłości, o wzorcach wychowawczych i wartościach. Wszystkim uczniom życzę, by postawy harcerzy z Szarych Szeregów stały się źródłem inspiracji do podejmowania ambitnych zamierzeń w całej społeczności szkolnej, pomyślności w realizacji pięknych zamierzeń edukacyjnych. Przewodniczący Rady Gminy Oleśnica, Jacek Tygarec. Szanowna Pani Dyrektor, grono pedagogiczne, pracownicy oraz uczniowie Gimnazjum Gminnego w Oleśnicy. 5 lat temu gimnazjum w Bierutowie otrzymało imię Aleksandra Kamińskiego-Kameka, więc witamy w rodzinie. Chciałem serdecznie podziękować Wam za Wasz dzisiejszy występ. Wspólnie jesteśmy dumni, że ziarno poszanowania historii, które jest zasiewane w szkołach podstawowych, jest tak pięknie pielęgnowane w szkole gminnej. Gratuluję i w imieniu dyrektorów szkół przekazuję mały prezent dla społeczności szkolnej. Thank you.
Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Proszę o zabranie głosu dyrektora szkoły, panią Annę Klimkowską. Mam nadzieję, że to jest ta teczka. Bo z emocji jest już tu kilka takich zielonych. Szanowni Państwo, nasze dzisiejsze spotkanie dobiega końca. Jesteśmy, myślę, dumni, mówię my, jako nauczyciele i rodzice, z uczniów, którzy myślę, że od początku pokazują, że zasługujemy na miano Szarych Szeregów. W tym dniu jesteśmy bardzo radzi, że tak licznie mogliśmy tutaj Państwa gościć, że mamy tylu przyjaciół, tylu patronów też i fundatorów sztandaru. Mam nadzieję, że nie zawiedziemy nikogo, że godnie będziemy nosić imię Szarych Szeregów. Pani kurator, panie wójcie, bardzo serdecznie dziękujemy za wspieranie nas w naszych działaniach od samego początku. Księżom, proboszczom bardzo serdecznie dziękuję za poświęcenie sztandaru, homilię i całą. Serdecznie dziękuję też rodzicom, nauczycielom, uczniom i pracownikom szkoły. Ile sobie zawdzięczamy, wiemy tylko my. Przed nami jeszcze wiele pracy, ale za nami, myślę, też taki solidny fundament i podstawa. Mam nadzieję, że z tego dzisiejszego dnia będziemy mogli czerpać też na przyszłość. Dziękuję też druhowi komendantowi, który jest nieobecny. Dziękuję też bardzo serdecznie dyrekcji gimnazjum nr 2, która też od samego początku nas wspierała i która zaprasza nas również do swojej rodziny. Za to wsparcie i za tą pomoc bardzo serdecznie dziękuję. Tych słów podziękowań byłoby jeszcze wiele, proszę Państwa. Ja już jestem teraz w takim stanie, że nie wiem, czy wszystkim podziękowałam, czy nie. Bardzo serdecznie przepraszam. Bardzo serdecznie dziękuję pani dyrektor Agacie Szpiłyk za to, że mogliśmy tutaj dzisiaj gościć. Bardzo, bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękuję. Nasza uroczystość dobiega już końca. W imieniu całej społeczności szkolnej pragnę jak najserdeczniej podziękować Państwu za uświetnienie tej historycznej uroczystości swą obecnością. Świadomość tego, że tak wiele osób i instytucji nas wspiera, słowami, życzliwą aprobatą dla naszych działań, jest dla nas inspiracją i bodźcem do jeszcze lepszej i skuteczniejszej pracy. Dziękujemy. Dziękuję uczniom, a Państwa, szanownych gości, zapraszamy jeszcze na spotkanie do kawiarni Teatralna tutaj obok. Dziękuję.